Chwała niech będzie Bogu, Panu naszemu. Amen. Słuchajcie, mam na imię Wojtek, 51 lat. Przyjechałem z Pabianic i chciałbym wam opowiedzieć o moim życiu, chociaż tu w piątek opowiadałem pewnej części już wiedzą. Postaram się, żebyście wy nie utracili, którzy będą słyszeć pierwszy raz i uzupełnić tym, którzy już wcześniej coś słyszeli. Słuchajcie, zastanawiałem się, o czym mówić, jak zacząć i co mieć do przekazania, szczególnie dla tej części tutaj tej widowni, naszej kochanej, którzy przyjechali ze swoim problemem, ze swoim ciężarem, ze swoją niewolą, którą chcą się pozbyć, z tym jarzmem, które chcą zrzucić z siebie. Wiecie, dziś rano, gdy czytałem pismo, zaznaczyłem sobie flamastrem nawet takie trzy wersety z Księgi Izajasza. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zmieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zmieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i mocarzami w mieszaniu mocnego napoju. To stanowczej większości nas, którzy tu przyjechali, pewnie to dotyczyło. Słuchajcie, to co jest napisane o nazywaniu dobra złem i odwrotnie, o mieszaniu napoju, czyli o pijaństwie, o kłamstwie, o wszelkich tych grzechach, które są narzędziami naszego wroga. Diabeł, który nas usidla, oblepia nas tymi grzechami i chce nas zniszczyć, chce nas zabić. Wiecie, ja gdy w młodym wieku zacząłem wchodzić w struktury przestępcze, powoli coraz bardziej, nie będę wam opowiadał tych szczegółów, ale stawałem się coraz gorszym człowiekiem, pomimo to, że ja myślałem, że jest wszystko okej. Okay, bo według sprawiedliwości mojego świata ja robiłem dobrze, ale według innych nie. Według mojej sprawiedliwości ja robiłem super. Byłem klepany po plecach. Wiecie, trafiłem do więzienia za napad z bronią w ręku. Ja w sumie wszystkiego spędziłem 16 lat więzienia. Diabeł zniszczył moją osobowość. Stawałem się coraz gorszy. Zacząłem nienawidzieć wszystkich dookoła. Utraciłem rodziny. Wszystko to, co najcenniejsze i najpiękniejsze w naszym życiu. Utraciłem to. Myślałem, że bezpowrotnie. I wiecie, kiedy nienawidziłem wszystkich ludzi dookoła, mówiłem, że skoro mnie nikt nie kocha, ja będę nienawidził szczerze i prawdziwie. I tak robiłem. Wiecie, ostatnie lata mojego tego starego życia to jest znamienny moment, bo to były 3 lata, kiedy ćpałem na potęgę amfetaminę. I to wiecie prosto od producenta, bo ona była jeszcze ciepła. To był koncentrat, to było coś potwornego. Teraz to mówię. Dla mnie to było jak ambrozja. Ja, żeby rano wstać, musiałem grama zjeść, bo nos nie przyjmował. Dzień w dzień brałem amfetaminę. Dorobiłem się na tym majątku i ten majątek traciłem. Ostatni rok z tych 3 lat piłem i ćpałem jednocześnie. Lekarz powiedział, że ja muszę przynajmniej 5 roku trafić do szpitala z monitorowaniem organizmu, bo ja tego nie przeżyję. Moje serce nie wytrzyma. Narządy są w fatalnym stanie. Ja żyłem na kredyt. Każda godzina była mi darowana. I kiedy, wiecie, w moim świecie, tym przestępczym, zaczęły się rozgrywki, strzelania, ganiania po lasach i tak dalej, dostałem propozycję, człowieku, ratuj się. Są organizowane takie spotkania w Wiśle wtedy, gdzie możesz uzyskać pomoc. Ja usłyszałem słowo, że to są chrześcijańskie, a byłem nastawiony
No bardzo byłem anty. Mówię, jeżeli ktoś mi tam będzie mówił o Bogu, owszem, pojadę, odpocznę, ucieknę od tego wszystkiego, ale ktoś mi zacznie opowiadać o Bogu, a ja się napatrzyłem na takie rzeczy, gdzie księży wyganiałem z ochranianych przeze mnie agencji. Mówię, o czym oni chcą ze mną rozmawiać? O jakiej świętości, jak tego nie ma? O jakim Bogu? Mówię, będzie masakra. I wiecie, ja z takim potwornym nastawieniem przyjechałem 15 lat temu. Przyjechałem tutaj do Wisły. I wiecie, już zaczynam się go złamać, wybaczcie. I wiecie, wtedy w Wiśle Malince był człowiek, który stał na początku sali. Ja stałem przy wejściu, na końcu mówię, bo ja nie wejdę. I zaczął opowiadać o Jezusie, co Jezus uczynił w jego życiu, skąd go wyrwał, jak żyje teraz. Zaczął opowiadać o Jezusie, który jest na wyciągnięcie ręki. Nie dostępny tylko w niedzielę za opłaceniem, ale na co dzień, 24 na dobę. On mnie kocha, on mnie uratuje z każdej opresji. Opowiadał o Jezusie, jakiego ja nie znałem. Powiem wam, zaczęło się we mnie dziać coś dziwnego. Gdy było wezwanie do przodu, ja nawet nie wiem, kiedy ja się znalazłem na środku. Ja zdołałem tylko wykrztusić, że ja już nie mam siły. Wiecie, ja doszedłem do kresu swojej siły. Halleluja. To jest kres, to był kres mojej siły. Ten człowiek zaczął się o mnie modlić i ja, mając 36 lat skończony, pierwszy raz w życiu zacząłem płakać. To było niesamowite wydarzenie. Powiem wam, eksplozja w sercu, niesamowitych radości. Doświadczenia miłości, jakiej nigdy wcześniej nie miałem. Powiem wam, ten człowiek, który się o mnie modlił, siedzi tutaj teraz na końcu. Pokaż im już wszystkim. Brawa dla niego. Dziękuję Bogu za niego, że go wtedy użył. Dziękuję Bogu. Wiecie, kochani, ja wróciłem wtedy. Ja oczywiście za Wisłą do potoku tam wyrzuciłem całe narkotyki, jakie miałem tylko na tobie, na sobie i w sobie, w kieszeniach. Ja na drugi dzień byłem trzeźwy, ja nie czułem w sobie narkotyków, ja nie czułem alkoholu. Od tego momentu nie tknąłem. Ja nie potrzebowałem detoksu, ja nie mam pojęcia, co to jest głód, co to jest zejście po amfetaminie. Nie mam pojęcia, co to jest. Bóg mnie uratował, chwała mu za to. Wiecie, kochani, kiedy wróciłem do domu, oczywiście ja pozostałem sam z tymi swoimi wrażeniami i z niewiedzą, co dalej. I miałem upadek, bo napiłem się alkoholu. I wiecie, padłem ofiarą czegoś, co tutaj kasnodzieja wczoraj opowiadał. Kłamstwo, które jest pierwszym narzędziem diabła. On jest ojcem kłamstwa. Ja w kłamstwo uwierzyłem, że skoro upadłem, to Bóg mi już nie chce. I że to już jest dla mnie koniec. Wiele lat żyłem w tym cierpieniu, z tęsknotą do Boga i w cierpieniu i świadomością, że nie mogę. Ja w to wierzyłem. Chciałem mieć żonę, chciałem, aby moja samotność się skończyła, żebym odzyskał rodzinę. Nic, ciągle byłem sam. Mało tego, na koniec upomnieli się o mnie koledzy z mojej dawnej grupy. Zabrali mnie z mieszkania. Powiedzieli, Wojtek, nie dość, ty nie będziesz dalej pił. Potrzebny nam jesteś do pracy. Ja powiedziałem, no, skoro Bóg mnie nie chce, to widocznie musi być. Taka moja jest przyszłość. Skończę w piekle. A i pogodziłem się z tym. Wiecie, kiedy byłem na detoksie, w łódzkim szpitalu psychiatrycznym, w ostatni dzień detoksu, powiem wam, to było coś niesamowitego, bo na końcu korytarza odwrócona do mnie tyłem stała dziewczyna, a ja poczułem, że aż mi serce chciało wyskoczyć z piersi. I ja już wiedziałem wtedy, że to koniec i kres mojej samotności. Może nie koniec cierpienia, nie koniec walki, ale kres mojej samotności. Siedzi tutaj teraz ze mną moja żona, do której się nie chciałem odczepić. Wiecie, powiem w skrócie teraz. Wszyscy powiedzieli, że to się nie uda. Psycholog w więzieniu mi napisał, że jestem socjopatą, bo jestem niewyreformowalny. Z tym człowiekiem nic nie będzie. Bo co mnie próbowali dać na grupę, to jak krzesłem rozganiałem całą grupę.
Ciocia, psycholog policyjna, powiedziała, to małżeństwo nie ma szans. Ten związek, wtedy jeszcze nie było małżeństwa. Psycholodzy, bo ona przyjechała tam na terapię, wiecie? Psycholodzy powiedzieli, co pani robi? No Łukasz nie przewiduje takich ewenementów. A jeżeli nawet gdzieś są, nie ryzykujcie, bo to się nie uda. Ale Bóg jest większy niż rozum ludzki. Bóg jest większy. Dlatego też, kochani, powiem wam jeszcze jedną rzecz, że mówiłem o tym w piątek, gdy modliłem się o to, aby Bóg oddał mi moją rodzinę. Wiecie, tata do mnie się odzywał, ale baliśmy się o mamę, jak ona zareaguje na mój związek z Dorotką. Ona się leczyła psychiatrycznie przeze mnie, bo jej wiele ran wyrządziłem. I nie wiedzieliśmy, jak doprowadzić do spotkania. Modliłem się o to gorąco wraz z żoną. I wiecie, 4 lata temu, w znamienny dzień, to był dzień zesłania Ducha Świętego. W ten dzień moja mama wstała rano i powiedziała, Jurek, przywieź mi tu Wojtka i Dorotę. My żeśmy zdębieli, nie wiedzieliśmy, co robić. Co jest grane? Mówię, przecież ją pogotowie zabierze, ona nie wytrzyma tego. A ona była, wiecie, my byliśmy jak te oślizgi na wietrze, ona jak była jak dąb. Tak masz ich przywieźć. Przyjechaliśmy, jak klęczałem przed nią, prosiłem o wybaczenie i powiem, moja żona płakała, ja płakałem, a mama przytuliła nas, po 5 minutach były najlepsze przyjaciółki. Takie są do tej pory. Taki jest nasz Bóg. I chwała Mu za to. Chwała Bogu. Ja oddaję z tego miejsca cześć, chwałę, uwielbienie Jezusowi Chrystusowi, który uwolnił mi moje życie, uwolnił mnie od śmierci i jest ze mną na wieki. Kochani, ja, tak jak mąż, opowiadaliśmy świadectwo w piątek, ale wiecie, świadectwo jest czymś, kto wkłada Duch Święty w serce i zawsze mówi się coś innego. Moim zdaniem nie da się wyuczyć tego na pamięć. Zawsze coś jest, co Bóg wkłada, żeby ludziom powiedzieć. Ja wam chcę powiedzieć w skrócie, że byłam uzależniona przez 13 lat od alkoholu. Kradłam, piłam, wyłudzałam pieniądze, sprzedawałam wszystko na alkohol, co miałam w domu. Byłam w związku, w którym przez pewien czas się dobrze układało. Później ten człowiek trafił do zakładu karnego, przebywał tam krótko, tam 3,5 roku. Ale wiecie, oddana taka klapa jak koń. Jeździłam do tego zakładu, pozawoziłam paczki, dawałam pieniądze. I on obiecywał, że się zmieni, bo on poszedł za handel narkotykami, że nie będzie handlował, że zacznie uczciwe życie. Byliśmy młodymi ludźmi, mieliśmy po 22, 23 lata. I gdy wyszedł, okazało się zupełnie coś innego. Tak jak niektórzy tutaj wiedzą, kryminał nie zmienia na dobre. Jedynie Bóg może zmienić, jedynie Jezus może dotknąć się życia człowieka, żeby zmienił. I tak było z nim. On z takiego przedtem, może nawet w cudzysłowie, dobrego chłopaka, stał się katem i stał się potworem, bo inaczej nie mogę tego nazwać. Zmuszał mnie do brania narkotyków, bił mnie, poniżał, znęcał się nade mną fizycznie, psychicznie. Chodziłam z siniakami po całym ciele, byłam na obdukcjach, byłam w szpitalu, ledwo co uratowali mi oko, bo tak mi przyłożył, że mało co by oko wyleciało. Ale wiem, że Bóg cały czas się o mnie troszczył. Cały czas mnie miał w swoich objęciach. I pozwolił, żeby mi się coś stało. I wiecie, zostałam sama ze wszystkim, bo mój tata zginął w wypadku samochodowym, gdy miałam 18 lat. Najlepszy mój przyjaciel, jakiego kiedykolwiek miałam. Moja babcia, która była moją podporą, umarła na raka na moich oczach. Ja wtedy odsunęłam się od Boga. Powiedziałam, takiego Boga nie ma, który zabiera ludzi, których ja kocham. I gdy zostałam tylko z mamą, nigdy nie miałam z nią dobrego kontaktu. Była taką mamą, ale taką, wiecie, jakby z daleka. Ona nie mogła już patrzeć, jak
jak się rozpijam, jak okradam dom, jak ją niszczę. Wysłałam je do dnia jednego ośrodka, nie pomógł. Zaczęłam pić jeszcze bardziej. Nie wracałam po nocach do domu, spałam na melinach. I któregoś dnia zawiozła mnie na odwyk na Aleksandrowską do Łodzi na 5 tygodni. I tam zostałam i poznałam człowieka. Nigdy nie chciałam mieć żadnego kontaktu już z mężczyznami. Stwierdziłam, że ja się nie nadaję, bo kto by chciał mieć takiego człowieka jak ja, taką kobietę? Nikt. Poza tym bałam się, że jeżeli na kogokolwiek trafię, ten ktoś nie okaże miłości, tylko będzie się nade mną znęcał i będzie mnie krzywdził. I gdy poznałam tego człowieka, od początku go odtrącałam. On przez 5 tygodni do mnie przyjeżdżał dzień w dzień. Był u mnie. Psycholodzy, tak jak mąż mówi, nas skreślili. Ale przyjeżdżał, dotrzymywał mi towarzystwa, opowiedział mi o swoim życiu. Ja byłam przerażona, bo ja mówię, w co ja w ogóle wchodzę? Ale wiecie, Bóg miał plan dla nas, dla naszego życia, dla naszego związku, teraz małżeństwa. Bo to wszystko, co ludzie mówili, Bóg ośmieszył wszystkich. Jezus ośmieszył wszystkich swoją wielką miłością, swoją wielkością, wszechmocą, wszechwiedzą. Połączył nas razem w związek. I owszem, na początku sprawdziły się te słowa, zaczęliśmy pić razem, ale dlatego, że żyliśmy bez Boga, żyliśmy bez Jezusa, byliśmy sami, stoczyliśmy się na samo dno i nie mieliśmy już nic. I wtedy straciliśmy ochotę już do jakiegokolwiek życia, nie wiedzieliśmy, co dalej ze sobą robić. Mój mąż, jako osoba znająca Jezusa, bo ja go nie znałam, przyniósł mi Biblię i pokazał mi wersety, które ujęły moje serce. A to było drugie przykazanie mojżeszowe, które mówi, aby nie czynić sobie żadnych podobizn, figur rzeźbionych i podobnych. I ja wtedy mojego męża się zapytałam, słuchaj, to dlaczego mnie tego nie uczyli? Ja chodziłam do kościoła katolickiego, udzielałam się, ale tego nie znałam, coś jest nie tak. Zaczął mi tłumaczyć, zaczęliśmy rozwijać. I któregoś dnia nasi pseudoznajomi mieli 3 dzieci i oni popijali i ćpali. Żeśmy z nimi takiego kontaktu nie utrzymywali, ale znaliśmy ich i ich dzieci. I dowiedzieliśmy się, że jedno z tych dzieci zaczął się palić dom. Jedno z tych dzieci zginęło w tym domu. To była taka mała dziewczynka. Taka 3-letnia Zuzia. Wtedy przyszliśmy do domu i nie mieliśmy światła, nie mieliśmy prądu, nie mieliśmy jedzenia, nic. I usiedliśmy, zaczęliśmy się zastanawiać, co robi diabeł. Niszczy rodziny, zabiera, kradnie to, co do niego nie należy, to, co należy do Boga. I mój mąż powiedział, że wie, gdzie iść, gdzie dostaniemy pomoc. I poszliśmy do Pabianic, do kościoła zielonoświątkowego na ulicę Konopną. Tam jest pastorem do tej pory Dariusz Pomorski. I on tam był, to było spotkanie środowe, oni rozważali Słowo Boże. I wiecie, było ileś osób, ale byliśmy w takim stanie, że ledwo było spamiętać. Pamiętam tylko pastora, moją siostrę Renię i jej męża. Jak doszli do nas, byliśmy śmierdzący, zaniedbani, a oni nas przytulili. Powiedzieli, że wszystko będzie dobrze, byśmy się nie martwili, że Jezus nas kocha. I wiecie, ja nigdy takiej miłości nie doznałam jak wtedy. Tego przytulenia takiego, takiego zrozumienia, którego zawsze potrzebowałam. Gdzieś szukałam, ale nie mogłam znaleźć. Jesteśmy w tym kościele, teraz 12 czerwca mija 6 lat, jak przyjęłam chrzest wodny. Przez ten cały okres naszego życia były góry i upadki. To nie to, że była cały czas sielanka, ale były góry i upadki. Ale wiedzieliśmy, gdzie mamy się zgłaszać. Wiedzieliśmy, gdzie szukać. Że w Słowie Bożym, w kościele, wśród społeczności, wśród ludzi wierzących, którzy kochają Jezusa. I tak krok po kroku zaczęliśmy się do Niego zbliżać. Coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. I teraz nie wyobrażam sobie ani minuty życia mojego
bez Jezusa Chrystusa. Moje życie zmieniło się dramatycznie. Moja mama się zmienia. Potrafi mnie teraz przytulić. Zmienia się wszystko. Przeprowadzamy się niedługo z mieszkania na poddaszu, gdzie nie ma ubikacji ani nic. Przeprowadzamy się do nowych bloków, gdzie będzie łazienka, piękny balkon, blisko jezioro. To wszystko dał nam Bóg. Ale nie tylko to. Uzdrowił nasze ciała od różnych chorób. I wiecie, gdy miałam badania robione wątrobowe, już dawno, okazało się, że moje wnętrzności są zdrowe. Że tam nie ma nic, co by wskazywało na to, żeby było jakieś niebezpieczeństwo czy cokolwiek. Miałam polipy na przełyku pokarmowym jako młoda dziewczyna. I wiecie, to jest takie, że to od czasu do czasu narasta. Nic się nie dzieje od tego momentu. Od prawie 11 lat jeszcze wtedy piłam, zobaczcie, nic się nie dzieje. Już Bóg dużo wcześniej miał mnie w planie. I powiem wam, że teraz skończyliśmy szkołę, pomagamy ludziom uzależnionym. Bóg cały czas działa w naszym życiu. Rano budząc się, klękamy i dziękujemy Mu za każdy dzień. Czytamy Słowo Boże, kiedy tylko mamy czas. Usługujemy ludziom. Chociaż to są nasze, tak jakby ktoś powiedział, początki. Może nieraz nasz język się plącze i nieraz nie umiemy się wysłowić. Ale mówimy prosto z serca. I to, co Duch Święty wkłada do naszego serca, to jest cudowne, co teraz się dzieje. Uzdrowił mnie z depresji. Uzdrowił moje nogi. Po piciu znalazłam się w szpitalu. Miałam polineuropatię, miałam zatrzymanie akcji nerek. Moje życie wisiało na włosku i diabeł jakby tak trzymał tylko rękę nade mną, ale Bóg mnie nie oddał. I to wszystko, jeżeli tu jest ktoś, kto potrzebuje, kto jeszcze może nie wierzy, uwierz. Uwierz wiarą. Wiarą właśnie tylko tego Jezus potrzebuje. Abyś przyszedł do Niego, uklęknął przed Nim i powiedział: Panie, ja Cię potrzebuję, ja nie mam siły. To są tak cenne słowa, że wtedy siła przychodzi. I chciałam podziękować w tym miejscu właśnie, że ja tutaj jestem, że mogłam się tutaj znaleźć po 15 latach z moim mężem, z moją najlepszą siostrą, jaką sobie wypragnęłam w sercu. Że mogłam tu przyjechać, że mogłam was wszystkich poznać, że mogliśmy powiedzieć świadectwa. I chciałam oddać chwałę Jezusowi Chrystusowi za to, co uczynił w moim życiu, za to, co czyni cały czas, za to, że mnie prowadzi przez życie. Wiecie, my żeśmy przeszli przez 13 komórników. To jest niesamowite i mało tego. Nigdy niczego nam nie brakowało. Tu jest świadek naoczny, że nie brakowało nam chleba, nie brakowało nam niczego. Komornicy zabierali całe pensje, a mieliśmy się z czego utrzymać. Tak działa Bóg. Tak, Bóg jest wielki. Ale tylko wtedy, jak uklękniemy i powiemy: Panie, pomóż, bo ja nie mam siły. Panie, przeprowadź mnie przez to, bo ja jestem bezsilny. I On wtedy działa. Wtedy działa, wtedy do nas przychodzi. I życzę tego każdemu, kto tutaj dzisiaj jest, to potrzebuje, żeby uwierzył, żeby oddał swoje życie Jezusowi. Wtedy wszystko diametralnie się zmienia, mówię wam, o 380, nawet więcej gdyby było. I przeczytam wam taki kawałek psalmu na koniec, który prowadzi mnie właśnie wtedy, kiedy coś się dzieje w moim życiu, kiedy działy się bardzo złe rzeczy i właśnie ten komornik był to wszystko, taki kawałek, tylko werset psalmu 57 od 2. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja i w cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadzi sprawę moją. On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie. Gdy lży mnie gnębiciel, Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją. I wiecie, gdy tylko są jakieś słabości w naszych życiach, czy w moim życiu, gdy coś się dzieje, ja zawsze ten psalm otwieram, wiecie, i momentalnie takie po prostu, jakbym sobie włożyła baterię w plecy i odlot. Tak się dzieje z Bogiem. Bóg jest tylko taki cudowny. Dziękuję wam wszystkim, że mogliśmy tu być, że mogliśmy dla was usłużyć. To wielka łaska i przywilej dla nas. Chwała niech będzie Jezusowi.